Czy masz świadomość? Treść musi coś z nami robić, pobudzać, więc rób treści, które coś robią, które nas obchodzą. Mogą wkurzać, frustrować, bawić, wzruszać, byleby tylko przy ich oglądaniu zaświeciła się choćby iskierka w układzie limbicznym. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejna audycja Czy masz świadomość? Fragment, który Państwu przeczytałem, pochodzi z książki Viral, jak zarażać ideami i tworzyć wirusowe treści. A dzisiaj gościmy autora tej książki, pana Piotra Budzkiego. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry Panie Rafale, dzień dobry wszystkim. Kilka słów jeszcze o autorze. Architekt, który wybrał projektowanie zdań, a nie budynków. Aktor, który scenę teatralną zamienił na sale szkoleniowe i spotkania z widownią na konferencjach. Psycholog, który lubi badać i ciągle zadaje sobie pytanie, skąd wiem to, co wiem. I wreszcie autor książki Viral, o której wspomniałem, i autor też wstępu do polskiego wydania bestsellera Przyczepne historie. Dobrze, panie Piotrze, nie ukrywam, że kiedy jakiś czas temu zobaczyłem pana książkę, szczególnie jej podtytuł, Viral jest z dużych liter na okładce, ale jak zarażać ideami, tworzyć wirusowe treści, to szczególnie mnie skusiło do tego, żeby zajrzeć do tej książki, bo myślę, że to jest odwieczny dylemat dziesiątek tysięcy społeczników, aktywistów, organizacji społecznych w całej Polsce. Jak zmobilizować ludzi do działania, jak pobudzić ich do zaangażowania w sprawę, o którą dana organizacja walczy. Jak w ogóle z takimi trudnymi tematami obywatelskimi iść do ludzi, jak zachęcać ich do zaangażowania większego niż lajkowanie? No właśnie, jak, panie Piotrze? No, tutaj odpowiem trochę pokrętnie, że na całe szczęście społecznicy, przynajmniej w mojej ocenie, we większości albo znakomitej większości zajmują się tematami, które rzeczywiście zasługują na naszą uwagę i zasługują na działanie. Natomiast metody, którymi dzielę się w książce Viral, no, można wykorzystać zarówno do czynienia dobra, jak i do czynienia zła. To jest zawsze ta sama zasada, która dotyczy każdego narzędzia. I jeśli chodzi o wiralowe treści oraz zarażanie pewnymi ideami, no to mamy tutaj szeroki wachlarz do wyboru ludzi, którzy to robili od setek lat. No i pamiętamy głównie o tych, którzy robili to w sposób, no powiedziałbym, dramatycznie obciążony strasznymi rzeczami. No tutaj w zasadzie można powiedzieć, że każda wirusowa idea, taka jak chociażby nawet nazizm, czy też wirusowa idea związana z komunizmem, to też są idee, które rozpowszechniały się wirusowo i które miały w sobie komponenty, o których też piszę. Oczywiście domyślam się, że nikt z Państwa i nikt, kto będzie tego słuchał, nie będzie chciał przebiegle wykorzystać tego, żeby rozpowszechniać jakąś straszną, parszywą ideologię, ale właśnie użyję tego do czynienia dobra. Oczywiście dobro jest zawsze subiektywne. No myślę, że wielu złych ludzi również kierowało się takim przekonaniem, że to, co robią, jest dobre, a w sumie wychodziło to na gorsze. Jedno, co trzeba wiedzieć o treściach wirusowych, to, że wirusy są podobnie, wirusy te treściowe, czy też które nazywamy czasami memami, czyli tą jednostką informacji przenoszącą się pomiędzy ludźmi. Niektórzy twierdzą, że każda idea jest pewnego rodzaju memem, o ile się dobrze przenosi, to mają coś wspólnego z genami. No i tutaj stąd to podobieństwo. Teraz geny i memy dobrze się przenoszą, jeśli mają do tego dobre warunki i cechują się określonymi cechami. Jeśli chodzi o geny, to się nie będę wymądrzał, bo zupełnie się na tym nie znam, jakie są warunki dotyczące przenoszenia się genów, oprócz tych najbardziej podstawowych, że musi być po prostu para ludzi, którzy chcą dalej swoje geny przekazywać. Natomiast jeśli chodzi o wirusy i o idee, to
pierwsza taka absolutnie istotna rzecz zawarta jest w tym, co Pan przeczytał, czyli właśnie z tym, że dana idea coś z nami robi, że dana idea, dana treść, dana informacja gdzieś uderza w nasze najbardziej pierwotne emocjonalne instynkty. Teraz jeśli chodzi o te emocjonalne instynkty, to one najczęściej są związane z takimi dwoma, z takimi dwiema dynamikami. Jedna dynamika to jest ucieczka przed każdym dyskomfortem, strachem, czymś, co jest nieprzyjemne. Dlatego też wszystkie wirusowe treści, które dotyczą zagrożeń, które dotyczą czegoś, co nas przeraża, no, są w pewnym sensie potrzebą przekazania informacji o innym, ale są też ucieczką od tego, co złe. Natomiast jest oczywiście też drugi rodzaj treści wirusowych, a mianowicie to są te treści wirusowe, które maksymalizują w nas poczucie nadziei. No i z tego też powodu potężnie wirusowe są wszystkie diety cud, wszystkie cudowne kuracje i wszystkie proste sposoby na trudne problemy. No i te treści charakteryzuje głównie to, że ludzie, że on napędzają je i przekazują je sobie ludzie, którzy chcą przekazać innym pomysł na to, jak zmaksymalizować nadzieję, albo jak uciec przed jakimś zagrożeniem. Panie Piotrze, to które z tych dwóch kategorii lepiej nadają się dla organizacji społecznych? Tutaj jedyne, co mogę powiedzieć, to, że mogę odpowiedzieć za pomocą jedynego sensownego odpowiedzi, czyli to zależy. To bardzo zależy od indywidualnego case'u. Ja wiem doskonale, że fantastycznie byłoby usłyszeć taką prostą receptę, tylko że proste recepty mają to do siebie, że są proste i nic więcej. To znaczy to w tym przepisie, który jest na viral, oczywiście, że trzeba po pierwsze ustalić to, czy będziemy maksymalizowali nadzieję, czy też będziemy podkręcali frustrację i złość, które też się świetnie nadają do aktywizowania zachowania. Rozumiem, że w zależności od jednego albo od drugiego aktywizujemy zupełnie chyba różne grupy, czy nie? Nie, znaczy tutaj absolutnie nie ma takiej zasady, to jeśli chodzi o preferencje, to tutaj trudno by było ustalić taką, powiedzmy, podział na demografię tych ludzi, którzy lepiej reagują na złość i lepiej reagują na nadzieję. Pewnie byłoby to możliwe przy jakimś bardzo, bardzo mocnym badawczym podejściu, żeby wyodrębnić charakterystyki, ale myślę, że po pierwsze nie będzie na to nikogo stać, to nie chcę tu nikomu ubliżać, tylko po prostu to jest niezwykle byłoby potężnie drogie i również nie dałoby takiej pełnej odpowiedzi. O wiele lepiej, myślę, jest po prostu przetestować sobie i sprawdzić, które treści lepiej rozchodzą się u nas w naszym konkretnym przypadku. I można powiedzieć, że jeśli chodzi o, powiedzmy, moje przykłady eksperymentów, to w moim przypadku najlepiej rozchodziły się treści, które podważały istniejący konsensus albo wiedzę na jakiś temat i stanowiły taką przeciwwagę dla pewnych mitów albo dla pewnych prawd, w które lubimy wierzyć, a które nie są prawdziwe. I tak była na przykład taka dekonstrukcja takiego słynnego mema z wilkami, które tam ponoć pokazywał, jak to wilki w stadzie chodzą w określonym porządku i ten określony porządek miał być idealną lekcją dla każdego lidera, bo w tym porządku wilki podobno chodzą tak, że lider jest na końcu. Ja to zweryfikowałem, sprawdziłem, zdemaskowałem i okazało się, że guzik prawda, nie jest to w ogóle prawda, to co ten mem czy też ta informacja głosiła. Więc w moim przypadku byłby to pierwsze, co naprawdę bardzo aktywizowało moją społeczność i przyczyniło się do dużej wirusowości, to z pewnością był taki kij w mrowisko, tak? No bo kij w mrowisko oznacza zazwyczaj jeszcze jakąś polaryzację, a polaryzacja oznacza mocne zaangażowanie dwóch stron. No ale właśnie, też... to ja na chwilę tutaj się zatrzymam, bo wspomniał Pan o polaryzacji. No myślę, że to jest dzisiaj w Polsce dość podatny grunt co do rozprzestrzeniania się informacji. No oczywiście, że tak, no tylko znaczy to nie zrobiłbym tego założenia, że w Polsce i nie zrobiłbym, że dziś, dlatego że zawsze treści, idee, które polaryzowały, miały też wyższą szansę, żeby mieć wyższą ekspozycję. Ale to też nie jest tak, że to jest jedyna droga i że przede wszystkim powinniśmy polaryzować tylko dla samej polaryzacji. Myślę, że też ważne jest to, żeby przy treściach, które proponujemy,
zachować jednak prawdziwość naszych intencji. To znaczy, żeby nie robić takich tanich sztuczek propagandowych, bo wirusowe treści to też treści propagandowe. No i na przykład wirusowe treści, które związane były przed II wojną światową ze wskazywaniem kozłów ofiarnych i z taką mocną polaryzacją społeczeństwa i dzieleniem społeczeństwa, też były treściami wirusowymi. No ale daleki jestem od mówienia, że to jest dobra droga dla kogoś, kto ma dobre intencje. Więc jeżeli już, to przede wszystkim można wybrać po pierwsze temat albo sposób przedstawiania tematu, który pozwoli drugiej stronie bardzo mocno zidentyfikować się z daną treścią. No i teraz podam przykład. Jeśli na przykład chcemy kogoś mocno wciągnąć i zaangażować w chociażby treści związane z ekologią, z ochroną środowiska. Bardzo często wiele osób zaczyna pisać takie treści w podejściu wielkie dane, wielkie liczby, wielkie przerażenie. Czyli na przykład powołują się na to, ile tam znika lodowców, jak to będzie wyglądało w przyszłości, jak nas zaleje woda i tak dalej. I te wszystkie dane są oczywiście najczęściej prawdziwe, ale też są strasznie nieskuteczne w wywoływaniu jakiejś emocji u większości ludzi. Po pierwsze dlatego, że człowiek jako jednostka jest głównie zajęty sobą i dopiero kiedy jakaś sytuacja zaczyna mocno oddziaływać na niego albo kiedy potrafi sobie wyobrazić jakieś bliską przyszłość zagrożoną przez coś, co się dzieje i to będzie jego przyszłość, jego chata, jego płot, jego ogródek, to jego wtedy... Koszula, zasady koszula bliska ciału. Dokładnie. Natomiast i trzeba też wiedzieć, że w ten sposób ludzie się aktywizują. Z jakiegoś powodu o wiele bardziej nas dotykają historie, takie jednorazowe historie, takie mocne, emocjonalne historie jednostki, z którą możemy się zidentyfikować, niż dane dotyczące milionów ludzi. Dlatego też coś, co powiedział kiedyś nawet Mark Zuckerberg, co w zasadzie pokazuje mocno naszą naturę ludzką, ale też czasem może mnie zasmucać, że dla człowieka, który mieszka, załóżmy, w Wisconsin, tutaj nie cytuję dokładnie, ale tak parafrazuję to, co Zuckerberg powiedział, dla człowieka, który mieszka w Wisconsin, o wiele istotniejszą sprawą będzie wiewiórka, która zdechła w ogródku sąsiada w Wisconsin, niż setki tysięcy dzieci umierające w Somalii z powodu głodu. I wiem, że to brzmi bardzo okrutnie i wiem, że dla większości, szczególnie społeczników, którzy mają wyższą empatię i też prawdopodobnie wyższy poziom takiego zrozumienia na globalne sytuacje, to brzmi okrutnie, tylko też muszą społecznicy pamiętać, że ich zadaniem nie jest przekonać ludzi o podobnej wrażliwości do ich samych i o podobnych wskaźnikach empatii i o podobnym zaangażowaniu. Ich zadaniem do większych działań jest angażowanie tych, dla których najczęściej najważniejsze jest ich własne podwórko. Więc trzeba te informacje, które mają być wirusowe, ujmować właśnie w postaci prostych historii, ale z którymi możemy się identyfikować, czyli opowiadać o tym, co się dzieje. Jakiś czas temu pracowałem podczas bardzo fajnego warsztatu ze społecznikami i tam jedna z pań uczestniczek miała zdjęcia i cały reportaż z dnia sprzątania ziemi. Fantastyczne zdjęcia, ale były źle opisane. Dlaczego? Dlatego, że tam było opisane to, ile znaleźliśmy śmieci, jakie to masa śmieci, ile to ton śmieci, jak to się przekłada na inne tony innych rzeczy, jak to zagraża środowisku, a nie było nic napisane o tych fantastycznych dzieciakach, które tam sprzątały, albo pokazanie na przykład, że o ten tutaj Jasiu, ten zebrał tam 20 kg śmieci i takiego przełożenia na jednostkę. Z jednostkową historią jesteśmy się w stanie mocno zidentyfikować. Odkryli to już dawno temu i twórcy kultury, i twórcy seriali, i twórcy komiksów, i twórcy Pixara, którzy mówią, bohatera opowieści wirusowej podziwiamy za to, jak się stara, jak się możemy z nim zidentyfikować, a nie podziwiamy całej masy i jednostki, grupy ludzi, dlatego że w naszej szczególnie kulturze, która jest bardziej indywidualistyczna niż kolektywistyczna, my się lepiej identyfikujemy z treściami wirusowymi, które mówią o nas, ale mówią o nas językiem bohaterów jednostkowych, a nie bohaterów zbiorowych. Także odwoływać się do tego, co jest bliska koszula ciała, tak jak pan to ujął, ale też oczywiście odwoływać się i tworzyć historie, które
coś z nami robią, to jest tego pierwszego. I co mogą z nami robić? Oczywiście mogą nas historię wkurzać. Gniew bardzo silnie wpływa na wirusowość informacji. Natomiast z gniewem może być też tak, bo to jest emocja silnie aktywizująca, ale może bardzo silnie zaktywizować do podania treści dalej, do wkurzenia, a potem niespecjalnie przekona do kolejnego działania, jeśli tego gniewu dobrze nie skanalizujemy. No właśnie, bo to też od razu dodam, że wyzwaniem w świecie organizacji społecznych jest to, żeby ludzi zaangażować mocniej niż tylko like na przykład. No tak, no to trzeba im to umożliwić. I teraz od razu przechodzimy trochę z treści wirusowej do anatomii działania ludzkiego. W anatomii działania ludzkiego mamy do czynienia z takimi trzema mocnymi wskaźnikami. To będzie trochę odejście od treści wirusowej, ale myślę, że jest ważne. Pierwsza to jest motywacja. I motywacja do działania może zapełnić treść wirusowa, którą mamy. Czyli widzę, coś mnie wkurza. Ale drugim elementem, poza tym wkurzeniem, musi być jeszcze bardzo prosty pierwszy krok, który umożliwi mi to działanie. Czyli muszę mieć na przykład, chociażby w najprostszym ujęciu, możliwość szybkiego nie tylko polubienia, ale na przykład szybkiej wpłaty. Tak? Dlaczego tak łatwo nam jest swój gniew angażować na Facebooku? Dlatego, że tam bardzo prosto jest wyrazić swój gniew. Mamy możliwość kliknięcia i już mamy działanie. Natomiast w przypadku społeczników to działanie jest niewystarczające, więc trzeba poza samym działaniem w postaci tego kliknięcia, tej wkurzonej buźki czy też kciuka w dół, trzeba zapewnić możliwość realizacji swojej motywacji w inny sposób. Może to być bardzo prosty, tylko ten sposób musi być bardzo prosty. Jeśli sposób realizacji swojej motywacji jest niezwykle ciężki, trudny, albo wydaje się być ciężki i trudny, bo trzeba gdzieś pójść, trzeba coś wypełnić, trzeba się zgłosić, to wtedy motywacja do działania spada. I trzecim elementem mamy tutaj więc, pierwszy to jest element motywacja, która jest związana z emocją, którą wywoła treść. Drugi element to jest element tego umożliwienia kanalizacji tego działania, tej motywacji, czyli musimy umożliwić działanie. A trzeci to jest jakaś wskazówka albo jakieś powtarzalne przypomnienie, które będzie nam przypominało o tym działaniu. No i tutaj może być tak, że na przykład, nie wiem, mamy jakąś mocną historię, mamy informację dotyczącą tego, zapisz się do naszego newslettera, będziemy cię update'ować o kolejnych krokach, w których możesz nam pomóc i wtedy to jest pierwszy krok do tego, żeby dosyć łatwo można było wejść w proces, a potem w kolejnych krokach newslettera co tydzień serwujemy kolejne kroki i dajemy kolejne kroki do działania, które może dana osoba z nami przeprowadzać. W tym modelu mamy motywację, mamy możliwość i mamy cotygodniowe przypominanie o tym, że ktoś nas potrzebuje chociażby. I dlatego tutaj mówię, nie dziwmy się, że ludzie tylko lajkują, no bo w zasadzie to jest najprostsze działanie, które mogą wykonać. To zapewnił nam Facebook, ale nie tylko. No, musimy działać podobnie jak Facebook. Jeśli chcemy, żeby ludzie działali, to musimy im dać podobną łatwość działania. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. W pana książce pojawia się też taki termin waluta społeczna. O co chodzi? Waluta społeczna to jest termin, który jest związany z taką teorią, czy też taką mocną hipotezą, że informacja może być cenną walutą społeczną, którą w dynamice społecznej wymieniamy albo wzajemnie na inną informację, albo którą zamienimy na wzrost na przykład szacunku dla naszej osoby. Innymi słowy, jeśli ja dzielę się z moją społecznością jakimś wykopanym znaleziskiem przeze mnie, jakąś niezwykle ciekawą informacją, do której inni wcześniej nie mieli dostępu, no to ja wykazuję się dużym altruizmem wobec swojej społeczności i ta społeczność traktuje to jako cenną walutę społeczną, cenną informację. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze być może dlatego, że pochodzi ode mnie, ale po drugie, że mają przeczucie albo gwarancję, że to jest treść, której inni nie mają. Czyli to jest trochę taki model, w którym nas ktoś karmi
treścią, do której inni nie mają dostępu albo do której mają trudniejszy dostęp. Dodatkowo, jeśli ta treść, ta informacja jest oceniana jako przydatna, czyli to jest treść, która może mojej społeczności czy moim ludziom pomóc w jakiś sposób, pomóc w realizacji działań, albo też przynajmniej pomóc im z kolei przekazywać tę treść dalej i z nich czynić dobrych altruistów, to wtedy mamy do czynienia właśnie z wysoką wartością informacji. Innymi słowy, nowe, trudno dostępne, wartościowe i przydatne informacje dla określonej grupy odbiorców są walutą społeczną o wysokiej wartości. Natomiast informacje, które już wszyscy znają, które są często powtarzane, które nie mają żadnego waloru niedostępności, mają niewielką wartość. Więc w naszym przypadku lepiej celować w takie informacje i w takie treści, które naprawdę są wyjątkowe i mają wartość metaforycznego franka szwajcarskiego, niż serwować ludziom informacje, które są dla nich banalne i znane i mają wartość wenezuelskiego Bolivara. To jest, oczywiście to jest trudniejsze, natomiast jak widzę, że ktoś serwuje ludziom na przykład treści dotyczące tego, że w Polsce 44 tysiące osób średnio umiera z powodu złej jakości powietrza, to już wiem, że najprawdopodobniej to nie będzie treść wirusowa, dlatego że większość osób, które nie spały pod skałą gdzieś albo kamieniem w Bieszczadach, będą już to słyszały i to trzy razy, bo to jest informacja dość powszechna, więc ona nikogo nie zaskoczy. Ona przez ostatnie 5 lat już nikogo nie zaskoczy, natomiast kiedy byłaby mówiona 10-20 lat temu, no to myślę, że wtedy miałaby potencjał wirusowy. Tak, miałaby potencjał wirusowy, o ile byśmy ją jeszcze wprowadzili za pomocą takich chociażby pytań albo detektywistycznych wręcz pytań, które są związane z tym, czy wiesz, jak w twojej dzielnicy, czy też w twoim mieście wzrosła śmiertelność noworodków w ostatnich 14 latach albo 50 latach. Czy wiesz, jak się kształtowały to? A czy domyślasz się, że przyczyną tego może być to? I wtedy to uruchamia bardziej ten model przetwarzania informacji przez pryzmat mojej dzielnicy. Mhm. W ogóle kontekst lokalny i kontekst bieżących wydarzeń jest zawsze o wiele lepszy. Jeżeli na przykład chcemy zachęcić ludzi do tego, żeby oddawali krew i jesteśmy, nie wiem, społecznikiem z pięknej miejscowości w Kujawsko-Pomorskim, Sfornegacie albo Męcika, no to powinniśmy napisać informację, która będzie bardzo kontekstowa i prawdziwa oczywiście, ale powinna być też bardzo związana z kontekstem lokalnych wydarzeń. Czyli na przykład może być tak, czy wiesz, że w Mencikale już 4 na 10 mieszkańców regularnie oddaje krew w punkcie takim i takim. I teraz zamiast pisać już informacje, że w Polsce brakuje krwi, że rocznie, i to są negatywne informacje, które są na dodatek bardzo polskie, czyli bardzo globalne z punktu widzenia Sfornych Gać czy Męcikału, no to o wiele lepiej jest lokalnie. Znaczy, dlatego właśnie ta lokalność jest też istotniejsza. Z tego, co widzę, jakie są na przykład zaangażowanie ludzi w sprawy związane z ich otoczeniem, jest o wiele wyższe niż sprawy globalne. Co nie oznacza oczywiście, że nie powinniśmy też mówić potem o sprawach globalnych, ale najpierw zaczynajmy o treściach lokalnych. Tak? Innymi słowy, nie pisać, ile w Polsce wycięto lasów po tej sławetnej ustawie Lex Szyszko, tylko czy zauważyłeś, jak na skwerze Plymouth czy na skwerze Kościuszki w Gdyni zniknęły topole i czy interesowałeś się, dlaczego zniknęły. Tak? To mi przypomina takie stwierdzenie, które ukuł filozof francuski Jacques Ellul: myśl globalnie, działaj lokalnie. Tak, i myślę też, że jeśli chodzi o treści, to prowadź do treści globalnych, ale zawsze przez pryzmat treści lokalnych. Czyli możesz uzyskać ten efekt, że z czasem zaangażowanie będzie na poziomie myślenia o tym, że to wpływa na globalną społeczność, ale zaczynać od treści lokalnych, zaczynać od historii bohaterów i żeby te treści były osobowe. To jest niezwykle istotne. Zarówno treści osobowe pod kątem samej treści, czyli konstrukcji zdania, czyli ja, ty, on, ona plus czasownik. Nie żadne formy bezosobowe, bo to jest też zmora
czasami niestety nie tylko społeczników, z którymi pracuję. To jest taka zmora treści bezosobowej, która wydaje się być bardziej obiektywna. Natomiast jeśli piszemy treści bezosobowe, czyli na przykład posprzątano tereny Polanki Redłowskiej, znaleziono, w tym czasie bawiono się podczas festynu, to taka treść nie porusza specjalnie nikogo, dlatego że my, i to są tutaj naprawdę dużo badań na ten temat, identyfikujemy się z zaimkami osobowymi. Czyli jeśli on, ona posprzątali, Jaś, Kasia i Staś posprzątali, ja tworzący tę treść byłem tam i lulki paliłem, no to wtedy jest to treść, z którą ja się mogę identyfikować, bo mój mózg się z nią identyfikuje. Treści takie akademickie, bezosobowe mają swój walor na pewno obiektywizmu, no ale treść wirusowa nie może być treścią obiektywną w tym sensie, żeby dawała taki obiektywny obraz sprawy, no bo ma być właśnie subiektywną, ma być treścią, która porusza kogoś konkretnego, a nie przedstawia fakty obiektywnie. Tak? Do obiektywnego, no, zostawmy to Polskiej Agencji Prasowej, niech tam i to bez żadnego tutaj szydzenia, tam niech będzie obiektywnie przekazana informacja. Natomiast w treściach wirusowych, podobnie jak w treściach na stronach internetowych, formy osobowe, czasownikowe, z prostym językiem naprawdę wygrywają walkę o ten układ limbiczny, no nie tylko. Panie Piotrze, a co kryje się za pojęciem klątwa wiedzy? No, klątwa wiedzy to jest coś, na co ja cierpię, pan pewnie cierpi i wszyscy po trosze cierpimy. Przy czym im wyższa znajomość danego tematu i im częstsze obcowanie z ludźmi, którzy poruszają się w tym samym temacie, tym wyższe prawdopodobieństwo, że zetkniemy się z klątwą wiedzy. Podam przykład. Często podczas moich szkoleń z zakresu nie tylko treści wirusowych, ale także komunikacji, z prezentacji i z komunikacji wizualnej, no i wszystkich innych cen, używam sformułowania procesy poznawcze. I teraz wiem już, że muszę te procesy poznawcze wytłumaczyć. Czyli kiedy wprowadzę, mówię procesy poznawcze, czyli wszystkie procesy, za pomocą których nasz mózg składa sobie wszystkie informacje, które docierają do niego za pomocą zmysłów, w całość. Czyli innymi słowy, są to procesy takie jak uwaga, czyli mózg zauważa, potem procesy rozumienia, procesy w których nasz mózg sobie ten zasób pamięci długotrwałej, który już ma, porównuje z tym, co widzi, wnioskowanie i tak dalej. To są procesy poznawcze. I teraz, jeśli ja bym nie tłumaczył procesów poznawczych, a wprowadziłbym pojęcie procesów poznawczych, to znaczy, że byłbym ofiarą klątwy wiedzy, no i niestety moi słuchacze też. Dlatego, że oni nie muszą wiedzieć, co to są procesy poznawcze, dlatego, że nie ma na świecie ani jednej osoby, która wie wszystko. Więc jak jesteśmy ekspertem w danej dziedzinie, to tłumaczmy normalnie, podawajmy przykłady, wprowadzajmy nowe rzeczy za pomocą czasami metafor, porównań, no, niech te metafory oczywiście ułatwiają zrozumienie niż pogarszają zrozumienie. No to mi przypomina taką historię z życia naszego Instytutu Spraw Obywatelskich, kiedy pod koniec lat 90. jeździliśmy po Polsce z wystawą, która prezentowała ideę Tiry na tory po miastach i później w 2010 roku mieliśmy warsztat z Pawłem Tkaczykiem, który pierwszy raz nam powiedział o klątwie wiedzy i też przygotował drugą edycję tej wystawy i była generalnie zauważalna duża różnica między pierwszą wystawą a drugą, bo pierwsza była to były to takie duże, olbrzymie plansze, które miały oczywiście zdjęcia, ale tekstu miały bardzo, bardzo dużo i też takiego tekstu często specjalistycznego. Ta wystawa, która była już dekadę później przy współudziale Pawła Tkaczyka, no ona operowała jednak na takim masowym odbiorze kampanii Tiry na tory. No bo nie ma w tym nic złego i często jest taki argument, w szczególności takiego, powiedzmy, eksperta akademickiego, że upraszczając język i rezygnując albo walcząc z klątwą wiedzy, że
ograniczamy ten ciężar gatunkowy, że to nie będzie takie ważne i dobre. Ale to jest przekonanie błędne, bo jak pokazują badania, komplikowanie języka, żargon nie sprawia, że wydajemy się mądrzejsi. To jest ciekawe, bo sprawia, że wydajemy się głupsi właśnie niż mądrzejsi. I w większości ludzie cenią ekspertów, którzy potrafią, wirusowo lub nie, ale jednak tak przedstawić rzeczywistość, żeby była zrozumiała. I teraz jest taki etap, przez który ja często też przechodzę. Czyli kiedy komuś coś tłumaczę, to sam zdaję sobie sprawę, że nie do końca wcale rozumiem to pojęcie. To jest bardzo cudowny moment, bo wtedy oznacza, że muszę wrócić sobie do tego pojęcia i jeszcze raz sobie przestudiować i zdać sobie sprawę, czy ja naprawdę rozumiem, o co chodzi. I często warto sobie zadawać takie pytania, tworząc jakąkolwiek treść, czy na bloga, czy dokument, czy nawet właśnie jakąś prezentację, czy, tak jak pan wspomniał, wystawę, to zastanowić się, czy ja wiem, co kryje się pod każdym sformułowaniem. Czyli innymi słowy, czy jeśli powiem wzrośnie efektywność pracy, czy ja wiem, co to tak naprawdę oznacza ta efektywność pracy, jakimi miernikami ją pomierzę, skąd wiem, że wzrośnie. To jest oczywiście trudniejsze. O wiele łatwiej przychodzą szybkie, banalne i zupełnie nieskuteczne treści do głowy. Czyli takie treści, które są bardzo często po prostu mało wartościowe. No, zła wiadomość jest taka, że nad dobrą treścią trzeba popracować. Dobra jest taka, że jeśli nad nią dobrze popracujemy i nawet zrobimy ją rzadziej niż 2 razy dziennie, to będziemy mieli wyższą skuteczność w postaci większego zaangażowania. Natomiast tak podsumowując jeszcze, bo rozmawialiśmy w zasadzie o takich dwóch dużych wątkach. Jeden wątek to był to, co wpływa na wirusowość treści, czyli to, że ta treść powoduje u nas jakąś emocję, sprawia, że chcemy się ją podzielić dalej, bo chcemy albo innych ostrzec, albo chcemy ich rozbawić, albo chcemy innych przestraszyć, albo chcemy innych zaciekawić, albo też chcemy wzmocnić swój wizerunek. To jest jedna rzecz. I myślę, że wirusowe treści dobrze wpływają na motywowanie, czyli możemy mieć motywację do podzielenia się treścią, ale też dobrze potem tą motywację skanalizować w pomaganie, czyli to wspieranie sprawy, o którą społecznikowi chodzi. I teraz to z kolei warto jednak zastosować ten model, o którym mówiłem, czyli zastosować model, w którym mamy na początku motywację, potem mamy proste wejście w działanie. A potem mamy coś, co przypomina nam o tym, żebyśmy to działanie kontynuowali. To jest dokładnie tak samo jak z nawykami. Tak? Jeśli mam samą motywację do nowego nawyku, to nic się nie wydarzy, dopóki nie uproszczę sobie tego, nie uproszczę sobie działania, które jest istotą tego nawyku. No ale też nic z tego nie będzie, jeśli nie będę sobie co chwilę przypominał o tym, żeby ten nawyk powtarzać. I tak samo jest z zaangażowaniem, więc myślę, że warto też brać pod uwagę, żebyście Państwo wszyscy brali pod uwagę to, że jedną rzeczą jest motywowanie do działania, a drugą jest umożliwianie tego działania i upraszczanie tego działania. I tutaj to nie chodzi o to, że ludzie są leniwi, dlatego nie chcą pomagać, tylko dlatego, że czasami nawet rzeczy, które uważają za ważne i korzystne, wydają im się zbyt trudne do realizacji. A jeśli nagle odkryją, że ktoś im to bardzo uprościł, nie wiem, prawie że wypełnił za nim wniosek albo sprawił, że za pomocą jednego kliknięcia mogą się zaangażować, to wzrasta ich chęć pomagania. Proszę zobaczyć, jak bardzo zyskały wszystkie internetowe zbiórki, kiedy ten model bardzo uproszczono. Kiedy ludzie niezwykle szybko reagują na przykład na takie katastrofy jak nawet Haiti, gdzie można wysłać SMS i już pomóc. Gdyby trzeba było pójść do banku i wypełnić polecenie przelewu, to spadłoby to. Nie dlatego, że ludzie nie chcieliby pomagać, tylko dlatego, że po prostu utrudnione byłoby pomaganie. Więc myślmy tak, jak zrobili to ci, którzy bardzo ułatwili pomaganie w postaci, nie wiem, SMS-ów czy też przelewów internetowych, ale myślmy też w tej kategorii, jak z kolei Facebook bardzo ułatwił nam rozpowszechnianie wiedzy. Dlaczego jest takie łatwe zawirusowanie treścią?
no bo łatwo jest ją udostępnić. Tak? I to jest to. Natomiast sama esencja, wirusowa treść musi coś z nami robić, musi wywoływać w nas chociażby taki komentarz jak: ależ mnie to wkurza, muszę podać to dalej, żeby inni też byli wkurzeni, coś z tym zrobimy. Albo: o Boże, jaki to jest zabawny mem, albo jaka to jest świetna, wzruszająca historia, przejdę dalej. Z emocji, które może wywoływać nas treść wirusowa, najbardziej wskazane jest wzruszenie, radość, rozrywka, gniew też, chociaż tak jak mówię, on może być mieczem obosiecznym. Jedyna emocja, którą może wywoływać treść wirusowa, znaczy, którą może wywoływać treść i która sprawi, że treść nie będzie wirusowa, to jest smutek. Smutek jest taką emocją, która według badań Berger i Milkman jednoznacznie w zasadzie przekreśla karierę treści jako wirusowej. Smutne historie, ale nie wzruszające, tylko smutne jednoznacznie, sprawiają, że włącza się w nas chęć pomagania, że skupiamy się na tej historii, ale nie chcemy jej podawać dalej. Smutek raczej nas zamyka i to jest, dlatego to jest szczególne. Więc jak ktoś ma smutną historię do powiedzenia w mediach społecznościowych, to niech przynajmniej uzbroi ją w jakieś elementy wzruszające, dające nadzieję, no i takie, które sprawią, że wtedy ludzie będą chcieli to przekazać dalej. No i ostatnie pytanie, idąc trochę tropem pana wskazówek, łamiąc schemat, kto nie powinien czytać pana książki? Kto nie powinien czytać mojej książki? Na pewno osoby, które w swoim narcystycznym uniesieniu marzą o karierze tyrana, czyli tacy, którzy chcą zniewolić cały świat i być podobnie jak źli bohaterowie Jamesa Bonda, to bym nie chciał, żeby czytali tę książkę, bo jeszcze się nauczą, jak to robić dobrze, szczególnie jeśli są inteligentni, no bo to niestety też jest czasami tak, że tyrani niestety są inteligentni, przebiegli. Myślę, że nie ma sensu, żeby czytały tę książkę osoby, które nie lubią się uczyć i nie lubią testować i weryfikować swoich hipotez. To jest książka, która jest zbiorem wskazówek, ale wszystkie te wskazówki są do wykorzystania w formie testów i eksperymentów. Jeśli ktoś oczekuje, że dostanie prostą receptę, czyli A plus B równa się zawsze C i zawsze tak będzie, to się zawiedzie, srodze, dlatego że ja nie chcę dawać takich recept, a głównie nie chcę dawać takich recept, ponieważ takie recepty są nieskuteczne. Tak? To jest tak wiele zmiennych, o których ja piszę w książce, które mogą wpływać na wirusowość treści, że najlepszym sposobem jest po prostu konstruować te treści, wrzucać, testować i sprawdzać, co się sprawdza i potem to, co idzie dobrze, robić tego więcej, to, co idzie źle, przyjrzeć się temu i robić tego o wiele mniej, jeśli w ogóle. Jeszcze taka ostatnia rada też. Jeśli następnym razem będziecie Państwo, a w zasadzie to jest rada złożona z dwóch rad. I ta rada jest zawarta w takich słowach reverse engineering, czyli to jest taka odwrotna inżynieria treści. Jeżeli następnym razem Pan albo ktokolwiek, kto nas słucha, na widok jakiejś treści poczuje niesamowicie silną emocję i motywację, żeby podać ją dalej, to zatrzymajcie się na chwilę i przejrzyjcie tą treść i zastanówcie się, co z tej treści mogło wywołać taką emocję. To jest pierwsza ta część tej rady. No i następnym razem, kiedy zobaczycie, że jakaś treść staje się niezwykle wirusowa, a wy z kolei nie macie specjalnie nawet motywacji, żeby ją podać dalej, to też się zastanówcie, co mogło spowodować taką wirusowość. Czyli innymi słowy, żeby zostać trochę takimi uważnymi, wścibskimi obserwatorami. I z moją książką to też będzie prostsza taka analiza treści. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Piotr Budzki, autor książki Viral, jak zarażać ideami, tworzyć wirusowe treści. Dziękuję za rozmowę, panie Piotrze. Serdecznie dziękuję i życzę mocnego powodzenia w testowaniu, weryfikowaniu, sprawdzaniu, analizowaniu, a potem tworzeniu bardzo dobrych wirusowych treści. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Już za tydzień nowy podcast z cyklu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Zachęcam do słuchania, a tu teraz już do widzenia lub dobranoc. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość?
Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!